Jednorazowo. A co pani przeznaczyła 13? Pani to pani? To znaczy się, no po prostu sobie wymieniłam wreszcie meble, bo przecież miałam już takie stare, to sobie kupiłam. Ale. Ja w ogóle rodzinnego nie miałam. Czy pani rodzinnego? I pani wychowała dzieci? Czemu teraz ludzie sobie nie mogą poradzić bez 800? Ja, z początku jak tego, jak dwie córki było, to miałam trochę rodzinnego. Później jak mąż przechodził na świadczenia przeemerytalne, jak wziął odprawę, to już się skończyło rodzinne, bo przekroczyło 5 zł. A. Już się skończyło rodzinne, no. Lubię tam, ja takie ciuchy, jak są w Holandach, to ja mam w domu. No oczywiście. Teraz tak. Idę na targ, jak jest coś tańsze, to kupuję i tak dalej, no. 13, 14 pomaga coś, czy za słabo to jest? No. Jak pomóc emerytom jeszcze? No o, pewnie, że pomaga, tylko że to nie jest za duże finanse są, no. Wolałaby pani co miesiąc? Jakiś dodatek? No oczywiście. Mniejszy, no powiedzmy 300, 400 co miesiąc? No oczywiście. Tak, bo tak jednorazowo, to co pani kupi? No jednorazowo dałam... No dobra. A gdzie no, jakiś lekarz, żeby trzeba było leki jak kupić, gdzie jedzenie, jakieś wyjazdy, jak masaże byście, czy coś, no, no inne jakieś naprawy. Na masaże to trzeba się ograniczać, bo już trzeba... Chodzę na masaże, ale na zabiegi, ale na fundusz, bo na czasami na prywatnie, jak już muszę, no to też idę. A na fundusz długo się czeka teraz do lekarza, do specjalisty? Do specjalisty? No to nie wiem, bo teraz jestem zapisywana na terminy, mam terminy, to do lekarza rodzinnego to tam się nie czeka, no to jest fakt. A babciowe powinno być, bo teraz babciowe, mam na to wszystko pieniądze tak rozdawać? Babciowe dostanę. Kiedyś nie było tego wszystkiego? Ani 800 nie było, a teraz... Jak już wnuczki są duże, to ja babciowe dostanę. Nie, ale jest pani za takim czymś w ogóle, żeby ludziom dawać? Tak wszystkim? No, powiem panu tak, że różnie bywa, bo na przykład jeżeli chodzi o babciowe, no to która babcia rzeczywiście siedzi z tym dzieckiem, no to powinna dostać. Tak jak ja siedziałam przez tyle lat, no to nie było takiego czegoś. No właśnie. No. A przecież pani wychowała bez 800, tak samo? Jakieś rodzinne było pewnie, albo wcale? Ja w ogóle rodzinnego nie miałam. Czy pani rodzinnego? I pani wychowała dzieci? Czemu teraz ludzie sobie nie mogą poradzić bez 800? Ja, z początku jak tego, jak dwie córki było, to miałam trochę rodzinnego. Później jak mąż przechodził na świadczenia przeemerytalne, jak wziął odprawę, to już się skończyło rodzinne, bo przekroczyło 5 zł. Tak. Już się skończyło rodzinne, no. Jak się żyje emerytom? No niedobrze jest. Niedobrze. Poniżej dwóch, powyżej tej emerytury, ile pana? No powyżej dwóch mam, ale... Da się za to wyżyć? Nie, no nie wyżyje się, no ale to nie jest... A ile lat pracy było? 30. To taka mała emerytura, za 30? Na ręcie. Ale to mała taka? Znaczy, w sensie, no, że mała, taka... no bo 30 lat pracy. Nie powinna być większa według pana? No powinna być większa, no ale co zrobić? Ile pan musiał mieć teraz minimum, żeby żyć godnie, tak? Żeby na wszystko wystarczało? A no, godnie. Trzeba... 5, 6, 2, 3. 5 tysięcy, 6. A pan sam jest... A gorzej czy... mają, no co zrobić, no takie życie. Teraz ma prąd zdroży 60%, woda, no. Gaz, to wszystko, jedzenie poszło w 5%. No Tusk nam pomógł. Pan jest zadowolony z Tuska? Niezadowolony i nie będę nigdy w życiu, kiedy człowiek nie powinien... zajmować stanowisk kierownicy. Tu... No, 100 dni są już, co im się da zrealizować? Nic, nawet mi pan nie mów na jego temat, bo się robię chory jeszcze gorzej. A zapisu jak było dla pana? No lepiej było. Pod jakim względem? A pod każdym, chociaż nie było tego. Ja samemu lepiej było za PiSu?